Wczoraj byłam na jednym szkoleniu na Zoomie i też tam co najmniej dwóm osobom wychodziły te koty przed ekran w jakimś momencie. Piękne to jest. Znajoma mi powiedziała ostatnio, że przez przypadek zasnęła na wykładzie internetowym, tylko miała włączoną kamerkę, bo wszyscy musieli mieć włączone kamerki i przez godzinkę okazało się, że jej piesek po prostu zagniechał tą kamerkę. Już dosyć dawno temu też był taki filmik raz, już nie o zwierzątkach, ale o kolesiu, który się nagrał i później przez jakiś czas, przez kilka spotkań firmowych na Zoomie uczestniczył za pomocą swojego nagrania. Że co najwyżej tam sprawdzał, czy trzeba kiwnąć głową albo się uśmiechnąć, to tam wtedy tak odpowiednio przełączał fragment filmiku, ale oprócz tego to tylko tam siedział i tyle. I po jakimś tam tygodniu powiedział swoim znajomym, swoim kolegom z pracy, że właściwie wstawił sobie takiego, no nie wiem czy bota, ale... Można tak to nazwać. Zapętlone jakieś nagranie tam dwuminutowej. Jaką wirtualną kamerę, tak? Czy coś, tak? No. I ją wywalone. To dobrze. Wiesz, tam leżysz sobie w browarku z browarkiem w łóżku i przyjmujesz się, jak coś trzeba powiedzieć, to tam w sumie czasami nie trzeba, zależy jakie spotkanie, no i święto.